Naszym gościem jest Robert Biedroń, prezydent Słupska. Właściwie to my jesteśmy pana gościem. Tak, witamy w Instytucie Myśli Demokratycznej i naszej fundacji. Bardzo nam miło. Panie prezydencie, chciałem spytać o bliskie panu Pomorze. To, co się stało, mówię o tym dramacie ludzkim, który się wydarzył. Jak pan ocenia reakcję rządu? Wszyscy mówią, że rząd się po prostu spóźnił, że wczoraj to było ratowanie po prostu wizerunku. Na pewno się spóźnił i dla mnie jako samorządowca jest to przerażające, bo to pokazuje, że rządzący nie są w stanie poradzić sobie z katastrofą, bo to jest katastrofa oczywiście, która jest ogromną katastrofą, ale ograniczoną terytorialnie. Wydawałoby się, że w 40-milionowym kraju, w Polsce, która no przecież ma ogromne zasoby w porównaniu z innymi europejskimi krajami, jesteśmy w średniej kraju, wielkości krajem, że rząd mógłby bardzo sprawnie i precyzyjnie zaangażować środki tak, żeby tę katastrofę jak najszybciej ograniczyć, ale też jej skutki w jakiś sposób uporządkować. Tak się niestety nie stało i to jest dla mnie jako samorządowca przede wszystkim rozczarowujące i też mam nadzieję, że rządzący wyciągną wnioski na przyszłość. Ale dlaczego tak się nie stało? No, rząd Prawa i Sprawiedliwości mówił o końcu państwa teoretycznego. Wszyscy powtarzają od kilku dni, że to jest właśnie państwo teoretyczne. To jest państwo w ruinie właśnie. Tak? To jest państwo, które nie poradziło sobie z wyzwaniem, które jak powiedziałem terytorialnie jest dość ograniczone. Można przecież tam zaangażować środki. To nie jest sprawne państwo, a to nam obiecywało Prawo i Sprawiedliwość. To jest państwo w ruinie. Mieszkańcy mówią, że państwo ich zawiodło, że państwo nie stanęło na wysokości zadania. Ja pamiętam, jakie ataki były na Donalda Tuska, na Włodzimierza Cimoszewicza, kiedy oni się spóźniali z przybyciem na miejsce katastrofy kilka godzin, po kilkunastu godzinach tam byli już, no tym razem rządzący nie byli nawet po kilkudziesięciu godzinach, byli po kilku dniach, więc tego oczekują mieszkańcy, oczekują solidarności, oczekują tego, że się tam będzie. Beata Szydło, Andrzej Duda i wszyscy odpowiedzialni za reagowanie w takich sytuacjach, no nie sprostali temu zadaniu. Gdzie pan się widzi w 2020 roku nadal w samorządzie? Ja kocham samorząd, no tutaj się rozumiem, to jest moja pasja, szczególnie też w takich chwilach jak ten testu, gdzie ten samorząd widać w praktyce, że my musimy sobie radzić. No właśnie w takich sytuacjach, kiedy trzeba walczyć nie tylko z katastrofami, ale też z ubóstwem, z ciągłymi jakimiś kombinacjami wokół systemu oświaty, z mieszkalnictwem, z biedą, z wykluczeniem, no to ja widzę w praktyce, jak to działa, że ta cholerna praktyczność tego samorządu mnie strasznie, chciałem powiedzieć jara, ale strasznie angażuje i to mi się bardzo podoba. I dzisiaj ciężko mi sobie wyobrazić, że mógłbym z tego zrezygnować. No ale pan słyszy te apele, no. Robert Biedroń musi się zaangażować, musi wystartować na prezydenta. Ale ja się angażuję. Musi być polskim Macronem. Ale ja się angażuję. Ale będzie pan polskim Macronem? Ja będę na pewno osobą, dla której pewne wartości w polityce będą ważne i robię to między innymi przez Instytut Myśli Demokratycznej, robię to przez inne działania, przez to, że też pokazuję, że inna polityka jest możliwa, na przykładzie dzisiaj miasta, ale kto wie, co będzie w przyszłości. No właśnie, bo pan nie może udawać, że pan nie widzi tych, nie słyszy tych apeli, nie widzi pan sondaży. Ostatni sondaż Ibris, gdzie pan jest z 16% na trzecim miejscu. Redaktorze, mamy niesamowite spotkanie. Sezon ogórkowy, okay, to jest bardzo miłe oczywiście. Ale w tym sezonie ogórkowym był Woodstock, było gigantyczne spotkanie z panem w Akademii Sztuk Przepięknych, gdzie młodzi ludzie no, reagowali na pana no, entuzjastycznie. No, pan musi to widzieć. Ale oni przede wszystkim pewnie reagują na wartości, o których ja mówię, na to, że oni marzą o innej Polsce, o bardziej otwartej, tolerancyjnej, o Polsce, gdzie się będziemy uśmiechali do siebie, gdzie nie będziemy agresywni, gdzie nie będziemy prowadzili wojny polsko-polskiej. Ale ktoś musi być twarzą tej Polski. No, ale to niekoniecznie musi być Biedroń, no i niekoniecznie to musi być Macron. No, ważne, żebyśmy budowali alternatywę dla tej smutnej, nietolerancyjnej, jak widać też niezbyt sprawnej Polski i żebyśmy pokazywali, że można inaczej, że można lepiej, że można sprawniej, że można reagować szybciej, że można się do siebie uśmiechać, że można być życzliwym dla drugiego człowieka. Że myślę, że to o tej Polsce ci młodzi ludzie marzyli na Woodstocku i takich polityków też szukają i oni nie muszą znaleźć Biedronia, bo to nie chodzi o Biedronia. Ale pan się nie czuje się pan jakimś, powiedzmy, liderem pewnej myśli? Czuję się liderem na pewno myśli demokratycznej, czuję się liderem pewnej
pewnych krzewienia, pewnych wartości. Pewnej alternatywy. Ja to widzę, ja to oczywiście dostrzegam, tylko ja mam swój mandat do wyczerpania w Słupsku. Ja się umówiłem z mieszkańcami, że to będzie monogamiczny związek bez skoków w bok i zamierzam przynajmniej w tej sferze tej monogamii dochować i zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, ale na dzisiaj nie zamierzam na pewno zdradzać mojego miasta i na dzisiaj planuję kandydować ponownie na prezydenta Słupska. No dobrze, ale wybory prezydenckie są 2 lata później, no to teraz. No to zobaczymy, można wtedy tak powiedzieć. No to jeżeli można, to pan redaktor pozwoli mi na ten komfort, żebym tak mówił. Ale ja z pokorą się tego wszystkiego uczę, patrzę, obserwuję, dużo czytam, będę ostry jak brzytwa, jak mówił Józef Oleksy. Było bardzo wielu polityków, w których pokładaliśmy takie nadzieje. Pamięta pan już premiera z Krakowa, prezydenta Polski, Donalda Tuska, niedoszłego. Pamiętamy wysokie poparcie dla, bez porównania oczywiście ze mną, Jacka Kuronia czy Tadeusza Mazowieckiego, którzy skończyli jak skończyli w weryfikacji wyborczej. Nie chce pan się spalić samego siebie, tak? Tak mam to rozumieć? Nie, ja się chcę uczyć, chcę z pokorą realizować mandat w Słupsku, chcę robić fajne rzeczy w ramach Instytutu Myśli Demokratycznej. Chcę wspierać Barbarę Nowacką, która jest wielką nadzieją dla tego kraju. Chcę wspierać wszystkie prodemokratyczne ruchy. Kibicuję Razem, kibicuję SLD. Zobaczymy, co będzie. No. A co pan sądzi o liderach obecnej opozycji? Mówię przede wszystkim o Grzegorzu Schetynie i Ryszardzie Petru. Dają radę? Ale to znów, to personalia, tu nieważne są personalia. Ale one są ważne, no, ale one są dla mnie nie. Bardzo ważne. Dla mnie są ważne wartości. No dobrze, ale ja spytam konkretnie, dają radę czy nie? To nie są moje wartości. No, to jest całkowicie inna polityka. To jest polityka, do której byliśmy przyzwyczajani od 20 kilku lat, które w Polsce no, już się dzisiaj nie sprawdza. Znaczy, to jest pokolenie myślące inaczej, pokolenie komunikujące się innym językiem. Ryszard Petru? Inne pokolenie? No, rocznik 72. Ryszard Petru powiedział mi, że ja się mam nie obnosić. Pamięta pan, no, to jest język archaiczny. Spotkało go za to... Nie odnosi z orientacją seksualną. Tak, z moją orientacją. Spotkało go za to no, duże oburzenie opinii publicznej, dlatego że on używa języka archaicznego, języka, który dzisiaj dla wielu ludzi jest niezrozumiały, ale też właśnie czasami sprawia, że jest językiem obciachu. Pana zdaniem jest realna szansa odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy? Myślę, że jest na pewno szansa na to, żebyśmy za 2 lata żyli znów w Polsce, która nie będzie krajem obciachu i ruiny, jeśli chodzi na przykład o organizację w takich chwilach, jak te sytuacje kryzysowe na Pomorzu. Ale sondaże na to w ogóle nie wskazują. Ale spokojnie, sondaże też nie wskazywały, pamiętam, pan redaktor ma już też spore doświadczenie, też nie wskazywały, że cokolwiek może się wydarzyć w Platformie Obywatelskiej, że Bronisław Komorowski nie zostanie prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Nie ufałbym tak bardzo sondażom, ponieważ sondaże nie oddają wszystkich nastrojów, że sondaże są tak naprawdę jakimś probierzem chwili, dość przypadkowym, a nie oddają całej tendencji. Może się okazać coś takiego, jak na przykład dzisiaj z tą nawałnicą, że Polacy nagle zobaczą, że no ten rząd ma problem z rządzeniem, że nie radzi sobie z rządzeniem i to będzie taka lawina, taki efekt kuli śnieżnej, który sprawi, że zmiecie Prawo i Sprawiedliwość z polskiej sceny politycznej. Wszystko jeszcze przed nami, panie redaktorze, naprawdę. Będzie jeszcze kiedyś słońce dla lewicy w Polsce? Słońce dla lewicy grzeje jej to mocno, tylko że niestety za bardzo kiedyś przygrzało głowy tym, którzy byli liderami tej lewicy i pomysły, które mieli, były naprawdę spod jakiegoś słońca bananowych republik, gdzie wydawało się, że jak się wystawi jakąś ładnie opakowaną panią, a może w tym przypadku to nie do końca nawet opakowaną. Mówimy o Magdalenie Ogórek, to sukces murowany. No tak się nie stanie, bo wyborcy nie są głupi i mają swój rozum, szczególnie na lewicy, gdzie ten wyborca jest wyjątkowy. Chciałem o to spytać. Pan mnie nie pytał o personalia, ponieważ ja staram się unikać personalia. To jest moja koleżanka. To jest ciekawy przypadek, muszę przyznać. No i z przykrością patrzę, że poszła w taką radykalną stronę. To jest moja koleżanka, my się znamy od lat. Pana zdaniem, mam wrażenie, że to jest cyniczne, że to jest koniunkturalne, że dzisiaj jest klimat i koniunktura na Prawo i Sprawiedliwość, to Magda wybrała taką opcję, ale to dobrze, bo ona odsłoniła karty. No, widzimy dzisiaj, że Ogórek jest nagi i że tak naprawdę jak wygląda, każdy widzi. No i że tam tak naprawdę nie chodzi o wartości, nie chodzi o to,
o jakieś marzenie o lepszej Polsce, tylko chodzi o konfitury. I być może takie osoby zniechęcały też do lewicy. Na pewno i to był problem, którym lewica musiała się zmierzyć, ale ja za to odpowiedzialności nie biorę. Nie miałem nic wspólnego z tą instytucjonalną lewicą na szczęście. No szkoda, ale to też wiele innych błędów popełniono w przeszłości. Nie czas dzisiaj na rozgrzebywanie ran, czas na to, żeby się zastanowić, jak stworzyć fajną, ciekawą, progresywną alternatywę dla Polski. Mam wrażenie, że po raz pierwszy od wielu lat też te wartości są w scenie. I to mówię między innymi o tych sondażach, które pokazują, że chyba po raz pierwszy od Aleksandra Kwaśniewskiego są politycy na scenie, czy polityk na scenie, który ma tak wysokie poparcie społeczne, a pochodzi z tej lewej strony sceny politycznej. I to daje duże pole do popisu dla wszystkich formacji lewicowych i mam nadzieję, że z tego skorzystają. Czyli Polska jest gotowa na Biedronia? Jeśli Polska była gotowa, to powiedziałem na Woodstocku, ale powtórzę, jeśli Polska była gotowa na Kaczyńskiego i profesor Pawłowicz, to jest gotowa na pewno na Biedronia.